Oficjalnie więc witam wszystkich serdecznie oraz gorąco, czyli tak jak zawsze, na kolejnym dniu ze StarCraftem. Po lewej stronie MVP Dream, po prawej stronie natomiast jest Acer Nercio i to oznacza nam mniej więcej tyle Acer Team Story Cup, jakby ktoś nie zauważył tych wielkich, wielkich tutaj reklam, tak, Intel. Ewidentnie Intel iCore 7 sponsoruje tutaj Take TV, w takim wypadku i oczywiście Team Acer sponsoruje całą tą imprezę. Impreza klanowa, drużynowa, że się tak wyrażę, King of the Hill Best of 9, czyli do 5 wygranych. King of the Hill, że gracz, który wygrywa, zostaje i miejmy nadzieję, że dzisiaj Allkilla odstawi właśnie Acer Nercio, będzie grał na Terrana, który zaczyna od Command Center i to jest trochę ryzykowne, biorąc pod uwagę, że Nercio dosyć standardowo i u siebie, dla siebie dosyć zawsze robi pierwsze 4 lingi i tutaj gdzieś próbuje się wbijać, może być troszeczkę tymi lingami upierdliwy. To jest szybkie jeszcze informacje dla Was. Przede wszystkim jest dwuminutowe opóźnienie, zarówno na jednym streamie, jak i na drugim. Na obydwu streamach jest dwuminutowe opóźnienie, żeby nie było tak sympatycznie, że któryś faworyzuje za bardzo. To jest raz. Dwa, na Twitch TV mamy gorszą jakość, tylko 480p, przykro mi bardzo. Tak to wygląda, żeby Motion Chris lepiej działało. I przede wszystkim Motion Chris to jest główny stream. W opisie Twitch TV oczywiście jest informacja do tego, gdzie jest Motion Chris. I jeszcze ważna rzecz, oglądajcie, jeżeli możecie, stream na mojej stronie MS2 TV, bo ja niestety nie mam statystyk na Motion Chris, a one są mi cholernie, przepraszam za wyrażenie, potrzebne, więc będę dawał statystyki ze strony tam, gdzie jest player, bo to jest jakaś istna tragikomedia dla mnie w tej sytuacji. Więc jak już mówiłem, 4 lingi w drodze będą się tutaj zapewne zbierały bezpośrednio do bazy, do przeciwnika. I tutaj czekam cały czas na informacje. Tak, już jest, dostałem właśnie informację, że jesteśmy. Jesteśmy na live, jej. Fajnie, bunkier jest w drodze, lingi już biegną. Raczej chyba nie dobiegną, zanim bunkier się skończy robić, ale może gdzieś tutaj dadzą radę się wbić. Teoretycznie powinny. Pytanie z tego, czy Dream się... Ach, Dream się jednak zastawia faktorką. Więc trwa wydobycie gazu. Zobaczymy niedługo właśnie, co zobaczymy. Zobaczymy minę, czy może zoba. I teraz dosyć ważna akcja. Ach, Nercio jednak się nie wbija. Zobaczymy miny, czy zobaczymy Heliony. Osobiście chyba myślę, że bardziej prawdopodobnie będą Heliony, aby bronić się przed tymi pierwszymi lingami, aby też spróbować gdzieś poharasować, w którymś miejscu się wbić do bazy przeciwnika. Nercio jeden gaz już przejmuje, no nie wiem, co on będzie kombinował. No, ten gaz jest troszeczkę później przejęty, podwójny gaz, więc może zobaczymy jakiś roach push. To jest zawsze dosyć mocne zagranie, w szczególności jeżeli przeciwnik myśli o tym, aby mieć Heliony. I na przykład zrobiłby double expand, ale nie jestem pewny, czy Dream byłby chętny na coś takiego. Reaktor już w drodze, kończy się robić, za chwilę będziemy widzieli, co się tutaj ciekawego pojawi i jest double expand, jednak ze strony Dreama w tym momencie jakiś roach push ze strony Nercia byłby bardzo niebezpieczny, bo ciężko byłoby to obronić tak naprawdę, jeżeli będą tylko i wyłącznie Heliony, a w tym momencie tylko i jest roach Warren w 6 minucie, więc raczej tak, raczej właśnie to jest to, co za chwilę powinniśmy widzieć, więc no numer jest taki, że są double expand ze strony Terrana. Ze strony Terrana jest double expand, a ze strony Zerga roacze i roacze są bardzo tutaj niebezpieczne w tej sytuacji, ale proszę, jest Marines pierwszy w drodze, do tego wszystkiego jeszcze dorzucony steampack. Tu jak coś, w momencie, w którym Terran zorientuje się, co się dzieje, co się święci, że będą marudery, że będą roacze, może jednego marudera gdzieś tam dorzuci. No i dobra. Niech będzie. Przegonione zostały tutaj Heliony, marudyrów nie ma, ciągle są tylko i wyłącznie Heliony w produkcji oraz piechota. Zeskautował, że jest trzecia baza, więc tak strasznie się tutaj zapewne nie boi jakiegoś puszu z roachy. Nercio pierwsze jednostki ma i też raczej no, nie wygląda na to, aby bardzo mocno chciał puszować. To jest 1-1, może niedługo zobaczymy jeszcze tego Lair, bo te cztery roachy to są tylko tak na dzień dobry, żeby odgonić jakikolwiek haras Helionami. Nie będzie więc tragedii tak naprawdę. Jest Ler w drodze, no ale co u Nercian? Jeżeli jest plus 1 do ataku, plus 1 do obrony, tutaj plus 1 do ataku, missile attack, więc jest duże prawdopodobieństwo, że możemy zobaczyć albo właśnie roachę na speedzie z tymi upgrade'ami, albo do tego wszystkiego na przykład swarm hosty, to te upgrade'y też również by tutaj zadziałały.
bezproblemowo. Więc to jest to, ja się aż napiję i przy okazji dzisiaj jest trochę taki bardziej lightowy stream po tych wczorajszych 8 godzinach. Ja nie powiem, żebym w 100% doszedł do siebie, kiedy się mówi 8 godzin do mikrofonu i do kota, który czasem tutaj siedział obok. To było fajne przeżycie, ale człowiekowi zaczyna powolutku tak zwana szajba odwalać. Mamy miny ze strony MVP, Dreama. Wall po części jest, Queen mógłby to tutaj raczej zastawić przeciwnika, zastawić przejścia, bym się dostał. Inertia cały czas dronuje. 63 dron do 49 harvesterów przeciwnika i to dosyć tutaj jeden za chwilę się skończy. Nie inwestuje za bardzo w Roach. Jest Hydralis Glen dorzucony, Roach Hydra kontra Marine. Marine Mine? No na to by wyglądało w tym momencie, że będziemy mieli Marinesy oraz miny. Tarcza już jest w drodze, te upgrade'y. Musimy zobaczyć jedną rzecz, co się dzieje. Żadna ze stron jakoś nie próbuje grać bardzo, bardzo agresywnie, gdyż to jest ten pierwszy mecz. Prawda jest taka, że Team MVP jest aktualnie w samej góry drabinki. Acer gdzieś tam w środku próbuje się przedostać troszeczkę wyżej. Każda mapa tak naprawdę jest to już dosyć ważna dla Acer. Dla MVP to jeszcze jest tak pół biedy. U nich tragedii nie będzie, jeżeli się przegrają. Acer będzie kombinował jak najmocniej się tylko da. Zobaczmy, jest 5 min, dobrze rozstawione. Będą mogły być bardzo niebezpieczne. Nercio, co jest dosyć ciekawe, przejął trzecią bazę u góry. To jest akurat różnie z RG robią. Niektórzy przejmują u góry, niektórzy przejmują po prawej stronie i próbują walczyć w tych okolicach. 2-2 w drodze, speed na Roachach, 12 hydr. No hydry są tyle fajne, że pozbywają się miny na odległość i aktualnie byłby bardzo nawet dobry, jeżeli z przodu byłby Roach. Trwa czyszczenie aktualnie, creepu, kolejny skan rzucony, armia już czeka zerga, aby przeganiać trochę, miny się zakopują. No i teraz miny się za bardzo niczego nie przydadzą, teraz musi inaczej uważać, aby nie podejść zbyt blisko, bo widzimy jak to się kończy. Gdzie są overseery? Jest overseer jeden i będziemy mieli drop ze strony MVP. Najwidoczniej myślę, że będzie tutaj odbić w którąś stronę, tylko przez to może wpaść za chwilę na armię Polaka. Odbija, no i teraz Polak będzie miał niezłą zagwozdkę, chociaż przepraszam, 16 Roachy no wyskoczy, więc one będą broniły tutaj, ależ teraz się MVP władował, chociaż te zakopane miny będą strasznie niebezpieczne, ale co z tego, jak w międzyczasie Polak wbija się tutaj bezpośrednio do trzeciej przeciwnika. Heliony przypiekają dronki, Polak trochę straci tego wszystkiego, potrzebny jest overseer, potrzebna jest armia, potrzeba jest dosyć duża tej overseera, no ale cóż, trzecia baza Dreama za chwilę zostanie zniszczona. Ilość harvesterów na korzyść Polaka, Roach, Hydra kontra Marinesy, tylko trochę mało tego wszystkiego. Medivaki nie obrywają, ale z tyłu podbiegają Roach, aby wspomóc to wszystko. Queen za chwilę zostanie zabity, a co z tymi minami na środku? Za chwilę będą gotowe do kolejnej walki. No i Polak przebija się coraz dalej, coraz bliżej bazy przeciwnika. Tutaj no stracił, trochę szkoda, że te dronki cały czas traci, że nie reaguje na to, bo to jak już powiedziałem, no jest dosyć nieprzyjemna szkoda. Nowe Roachy za chwilę wyskoczą, powinny coś z tym zrobić, a przy okazji zobaczcie co się działo, miny zaczęły rozstrzeliwać tutaj coś, na razie nic. Polak powinien się jak najszybciej zająć tym, bo tutaj będzie tracił jednostki przez to. 56, wahaha. Ilość tych harvesterów właśnie bardzo mocno poszła w dół ze strony Terana. Ogólnie rzecz ujmując, trzeba się pozbyć tych min. 45 do 69 w ilości harvesterów. No i Nerczy ogólnie rzecz ujmując jest w bardzo dobrej sytuacji, aby dać pierwszą wygraną teamowi Acer. Zobaczmy, 15 do 9 w ilości harvesterów. No i stracona baza. Teran naprawdę jest w dużych tarapatach. Jest baza więcej, jest większa armia, jeśli się nie mylę, u Polaka. Oczywiście, że jest. Tutaj tym harasem jeszcze mógł nawet fajnie pokombinować, że miał te 4 miny. Nie wiem, czemu nie spróbował pozbyć się więcej ilości tych dronów. Dobrze by je porozstawiał. Dronki nie miałyby gdzie uciekać. W tej sytuacji kolejny haras, no ale ten to aktualnie nie był w stanie zrobić nic wielkiego. W sumie to on nic nie zrobił. Co do tego wszystkiego jeszcze możemy zobaczyć? No cóż,
Pogoń rołczy za mediwakami, które zapewne zadowolone nie są. Trzeba będzie tutaj bronić oczywiście maina i naturala. Będzie próba przyjęcia jeszcze jednej bazy. Nie wiem, czy Nerczo nie powinien pomyśleć, aby jeszcze jedną ekspansję sobie zabezpieczyć. Chociaż ma tą jedną przewagę. Marudery gdzieś tam z tyłu stoją, są dosyć niebezpieczne dla rołczych. Heliones, przepraszam, Hydry z tyłu ostrzeliwują całą tą armię. Niedługo mediwaki będą celem, bo już zbyt dużo tego wszystkiego nie zostaje. Miny próbują się zakopać. Będzie ich tam parę sztuk, no i jednak za mało tego wszystkiego, a przy okazji mamy drop do Naturala. Przy czym to Polak może iść na wymianę baz, a na wymianę armii tak naprawdę, bo jemu się to opłaca. Ma bazę więcej, więc każda taka wymiana, kiedy jedna i druga strona traci, dla Polaka jest opłacalne, o ile nie będzie to zbyt mocna wymiana. Typu, że teraz prawie nic nie straci, a Zerko berwy masakrycznie. Nowy rołcze z przodu do tankowania. Hydry są tutaj przede wszystkim, zadają dodatkowy DPS. Dwie miny gdzieś tam zakopane wystrzeliły w rołcze. No i trzeba się wycofać. Jest dużo tych mediwak. Wiem, czy inaczej nie powinienem spróbować pozbyć się ich w jakiś sposób. No bo one jednak tam z tyłu naprawdę mocno leczą. W tym momencie każda jednostka Terana ma swojego osobistego medyka u dołu. Jeśli się nie mylę, no dobrze mówię. Prawie każda. Przed chwilą. No i co u Nercia? 3-3 u Zerga, u Terana w drodze. Przydałoby się, żeby Polak pomyślał o tych upgrade'ach, no bo jak już mówiłem, mediwaki są bardzo upierdliwe, ale teraz jednak masą zaczyna go powoli zjadać, nie ma żadnych min, więc można przechodzić dalej. SCV-ki rzucane już do boju, więc wiadomo, że będzie dobrze, że jest źle dla Terana, skoro próbuje nimi walczyć. A Polak cały czas wysyła tą armię na wymianę. Tutaj już widzimy, wylądowały muły, przydałoby się tego pozbyć jak najszybciej, to wtedy, bo teraz ta aktualnie sytuacja niezbyt dobra, bo wymiana Zerk na trzech bazach, Tyran na trzech bazach i za chwilę nie wiem, czy Tyran cokolwiek jeszcze zostaje, zostają już tylko cztery marudery i paru marinesów, do bunkra się nie chował, bunkra żadnego nie ma i udało się w końcu to przepchnąć. No armia Polaka jest zbyt duża, no supply jest 50-60 różnicy, 70 z kawałkiem, więc tu już nie ma innego wyjścia, tu trzeba się podać, trzeba przegrać. Pamiętajmy też, że w armii jest trochę tych mediwaków liczonych do supply. SCV-y rzucane do boju, ale wygląda na to, że pierwszy mecz będzie dla teamu Acer. MVP jeszcze się nie poddaje, jeszcze ma nadzieję na coś, ale na co on ma nadzieję, to nie wiem. Chciałem tylko ESGG, więc 1-0. Jeden do zera dla, powiedzmy sobie, polskiego gracza. Nie ukrywajmy, jest dobrze. Okej. Okay. Więc mamy 1-0 dla Nercia.